Leszek Szymowski, witam serdecznie w programie O Co Chodzi? Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć historię, o której Państwo pewnie nie słyszeliście. 15 listopada w poniedziałek rankiem w sądzie w Paryżu we Francji zaczął się proces trzech Polaków oskarżonych o szantaż i próbę wymuszenia rozbójniczego. Nie różniłaby się ta sprawa niczym od dziesiątek podobnych spraw, jakie toczą się w sądach całego świata, gdyby nie to, co i przede wszystkim jakimi metodami ci oskarżeni Polacy chcieli wymusić. Otóż oni sobie stworzyli bardzo nietypowy sposób na biznes, to znaczy przeprowadzili w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej kwerendę dotyczącą wszystkich prominentnych postaci Polonii francuskiej. I znaleźli tam szereg dokumentów obciążających tych ludzi, głównie dowody ich współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, czy dowody ich współpracy z wywiadem jeszcze PRL, i uzbrojeni w te kopie 2 lata temu zaczęli się zgłaszać do bogatych Polaków mieszkających we Francji, głównie w Paryżu, z taką propozycją: no słuchaj, my wiemy, co jest na ciebie w materiałach IPN, zobacz sobie sam. Wszystko przecież ty podpisywałeś, ty donosiłeś i my możemy dostarczyć te materiały służbom francuskim, które nam za to zapłacą. No i możemy tego nie robić, jeśli ty nam zapłacisz. Taki był wydźwięk mniej więcej tych rozmów. Kilku bogatych polskich emigrantów, którzy żyją już po 30, 40, a może niektórzy nawet i więcej lat we Francji, dało się na to nabrać i płaciło potężne pieniądze, od chyba 100 albo 150 tysięcy euro wzwyż już. Już nie pamiętam tych kwot. No i w końcu trafił się taki, który się postanowił postawić, poszedł na policję. Policja tych dżentelmenów aresztowała, dlatego właśnie w poniedziałek zaczął się ich proces sądowy, ale nie skończyły się ich problemy, bo po aresztowaniu szantażystów zaczęły się bardzo nieprzyjemne rozmowy ze służbami francuskimi. No, kontrwywiad francuski bardzo silnie zwalcza przejawy szpiegostwa, a za takie przecież jest uważana współpraca z obcym wywiadem. A tutaj ta współpraca z obcym wywiadem jest udokumentowana materiałami IPN-u. No, można tą sytuację komentować w różny sposób, ale jest pewien aspekt, który pokazuje troszeczkę szerszą patologię, bo skąd ci ludzie wzięli materiały kompromitujące tych polonusów? Z IPN-u. Ja też prowadziłem w życiu bardzo wiele kwerend w IPN-ie, przecież książki pisałem w oparciu o to, ale więc no, wszystko zostało tutaj przeprowadzone zgodnie z prawem. Rzecz jednak w tym, że nie wszyscy działacze Polonii francuskiej są w tych zbiorach. Część teczki niektórych z nich nadal się znajdują w zbiorze zastrzeżonym. I to właśnie jest główna patologia lustracji prowadzonej po polsku. Podwójne standardy. Bo kiedy w 1992 roku kolega Korwin-Mikke wystąpił z projektem uchwały lustracyjnej, to podniósł się wrzask, Macierewicz sporządził listę, prawda? I wtedy doszło do pewnego wydarzenia, które właśnie pokazuje, jak źle ta lustracja była prowadzona. Mianowicie na posiedzenie koła albo klubu, już nie pamiętam, ówczesnej Unii Wolności, Unii Demokratycznej, przepraszam, przyszedł Jan Krzysztof Bielecki i powiedział do posłów: ja nie patrzyłem na tą listę Macierewicza do tej koperty, ale kto z was był agentem, niech wstanie. I wstał jeden poseł, więcej ponad to tych, którzy byli na liście. Wstał Jacek Merkel, prawda? Potem się okazało, jak Macierewicz opublikował listę, że Jacka Merkla na niej nie ma. Dlaczego? A, to jest pytanie dobre. Ale ten sam kazus powtórzył się 15 lat później przy weryfikacji w USA. Też iluś agentów się nie znalazło na listach. Prawda? Dlaczego? Bo agenci byli traktowani według logiki Kaczyńskiego, czyli na lepszego i gorszego sortu.
I w lustracji, w idei ilustracyjnej, słusznej zupełnie zresztą, którą kolega Korwin Mikke złożył w Sejmie no już prawie 30 lat temu, to chodziło o to, żeby ujawnić wszystkich kapusiów, żeby oni nie mogli być tym szantażowani, że współpracowali kiedyś z SB, czy z wywiadem, czy z WSW, no to bez znaczenia. Żeby to wszystko ujawnić. No, oczywiście były tu różne argumenty, że tego wymaga sprawiedliwość i słusznie, bo wymaga, no, ci, którzy byli ofiarami SB, no, mają prawo wiedzieć, kto na nich donosił. To elementarna w ogóle sprawiedliwość tego wymaga. Były argumenty właśnie natury takiej pragmatycznej, żeby tych ludzi potem nie można było szantażować, żeby ktoś nie przyszedł z kopią teczki i nie powiedział, słuchaj, donosiłeś, jak nie zrobisz tego czy tego, to pójdziemy z tym do prasy i będziesz miał przechlapane i cała twoja kariera się załamie. Słusznie. I tak to powinno zostać, było zostać zrobione. Wszystkich nazwiska, wszystkich tych konfidentów powinny zostać ujawnione. Nie na liście Wilsteina, która zawiera i konfidentów i osoby rozpracowywane i nie wiadomo, jak je odróżniać, tylko w sposób po prostu rzetelny. Każda teczka tajnego współpracownika powinna zostać opublikowana w internecie, powinna zostać sporządzona lista, żeby wszyscy, każdy mógł ją przeczytać, czy z Polski, czy z zagranicy, i problem zostałby rozwiązany. Tymczasem środowisko polityczne, dzisiaj rządzące, potraktowało lustrację nie tak, jak wynikałoby to z idei, tylko potraktowało ją w sposób polityczny. A co to znaczy w sposób polityczny? To znaczy w taki sposób, my wiemy, mamy, ale nie powiemy. Ale co wie, albo co więcej, słuchajcie, i Ksiński, i Grekowski, my wiemy, że byliście agentem i możemy to opinii publicznej powiedzieć, ale możemy nie mówić. Paradoks lustracji w Polsce polegał na tym, że słuszna, sensowna i bardzo pragmatyczna idea kolegi Mikkego została niestety zamieniona przez środowisko PiSu w grę teczkami. Bo gra teczkami w odróżnieniu od lustracji polega na tym, że właśnie teczki, informacje o współpracy, informacje o agentach wykorzystuje się dla celów politycznych, czyli dla kompromitowania przeciwników politycznych lub osób z nimi współpracujących. I tak dalej, i tak dalej. No i skutkiem tego właśnie jest ta sprawa, która się zaczęła w Paryżu, bo nie ujawniono w latach 90. teczek tych polonusów francuskich. One sobie ileś tam lat przeleżały w archiwum, no i sięgnął po nie ktoś, kto właśnie w przestępczym celu zaczął je wykorzystywać. Tego problemu by nie było, gdyby właśnie tak jak chciał kolega Korwin Mikke, raz ujawniono wszystkich, niezależnie od tego, kim byli, jakie stanowiska piastowali, i gdyby wszystkie teczki zostały opublikowane w internecie, wtedy każdy mógłby wejść, zobaczyć, przeczytać w PDF-ie, etc., etc. To oczywiście w latach 90. no, pociągnęłoby dla tych Polaków mieszkających we Francji, nie tylko zresztą we Francji, szereg przykrych konsekwencji, no bo musieliby chodzić i się tłumaczyć nie z tego, co było 30 lat temu, tylko z tego, co było 3 lata temu. Ale z drugiej strony, czy kapusiów esbeckich można żałować? Moim zdaniem nie. I patologia, którą właśnie ten proces francuski pokazuje, patologia lustracji, polegała na tym, że słuszna idea lustracji zamieniła się w grę teczek. W grę teczek. To jest patologia, to jest chore i to jest jedna ze zmór naszego życia politycznego. Trwa to dalej, dlatego że do dziś nie ujawniono dwóch bardzo ważnych dokumentów, raportu z likwidacji WSI i aneksu do raportu z weryfikacji WSI. Tam są też nazwiska, no, agentów, współpracowników, tych, którzy fakt współpracy z WSI wykorzystywali do celów sprzecznych z bezpieczeństwem państwa. Tych ludzi, część, drobną część tych ludzi Macierewicz ujawnił w pierwszej części, no ale bardzo wielu nie ujawnił. Dlaczego? Dlatego, żeby to po prostu wykorzystywać. No, mnie jest znany przykład pani, która zresztą donosiła na mnie wielokrotnie do prokuratury, która nagle
kiedy ruszyła praca komisji weryfikacyjnej w USI, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki stała się, to dziennikarka, stała się wielką orędowniczką 4 RP, wielką propagandistką, można nawet powiedzieć, obozu dobrej zmiany. Dlaczego? No dlatego, że ona figurowała w rejestrach w USI i nie została przez pana Macierewicza ujawniona. Lustracja tak, grateczkami nie. Dziękuję za uwagę.